Cześć kochani, lecimy na przeglądzik do PEPKO. Pojawiła się masa nowości, nie tylko jeśli chodzi o dekoracje, ale wiecie, poduszki, tak jak widzicie i tego typu rzeczy. Tą poduszkę na przykład kupicie za 35 zł, prześwietne wazony, dużo też nowych ubrań. Także koniecznie zostańcie ze mną do końca. Zostawcie też łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję, jeśli lubicie takie przeglądy i chcecie dostawać powiadomienia. Dajcie znać, czy ta poduszka Wam się podoba, bo moim zdaniem jest przepiękna. Kolejną nowością Pepko są też takie dekoracje w słoiczkach za 10 zł, które możecie sobie na przykład zawiesić albo postawić. W zasadzie mają wiele zastosowań, oraz tutaj takie suszone dekoracje za dyszkę, które możecie przechowywać w tym woreczku albo po prostu wykonać z nich też jakieś fajne dekoracje na ciekawych tacach, na przykład z Action lub Pepko. Poniżej to są duże, takie plecione kosze za 40 zł. Średnica tego dużego kosza to 33 cm. Tuż obok natomiast dostępny jest jeszcze mniejszy koszyk o średnicy 28 cm. Półkę niżej za 45 zł są dostępne takie pufy o wymiarze 38 x 38 cm. To są takie pufy ze schowkiem. Na dziale z wazonami dostępne są wazony z takim żeberkowym szkle za 12 zł. Dosyć pojemne, to już na takie większe bukiety kwiatów. Natomiast poniżej wazon, powiem Wam, totalnie nie rozumiem tego designu. Nie wiem, czy tu chodzi o jakąś cielesność, czy co, ale to jest dla mnie dziwne. Wypadł mi z, tej, z tego wazonu za 17 zł metka. Natomiast tuż obok dostępne są przepiękne po prostu wazoniki w formie takiego kwiatka, żółte, białe, bądź na przykład zielone. One są po prostu prześliczne. Taki wazonik kupicie za 15 zł i moim zdaniem pięknie będzie się prezentował nawet na komodzie z jednym jakimś kwiatuszkiem, jakąś taką wiosenną dekoracją. Dostępne są też kwiaty, nie wiem co to jest za kwiat. Czy to są jakieś aloesy, dajcie znać w komentarzach. One kosztują 30 zł. Z kolejnych nowości jeszcze w Pepco dostępne są takie pojemniczki, zobaczcie, przesłodkie, po prostu to są takie z kolekcji już wiosennej, wyłącznie dostępne w kolorze zielonym. Cena takiego pojemniczka to 12 zł. Kolejną nowością są jeszcze takie świeczniki w kształcie takiego kwiatu, są białe, są różowe, kosztują 17 zł, albo właśnie na przykład zielone. Mi się bardzo podoba jeszcze ta skarbonka w formie takiego zobaczcie łabędzia za 15 złotych z takim złotą koroną. Jako, że już wiosna idzie, to dostępne są cotton balsy za 22 zł o długości 4,35 metra. Są po prostu przepiękne, takie mocno wiosenne w różnych takich żywych kolorach. Myślę, że naprawdę świetnie spełnią swoją rolę, jeśli chodzi o dekoracje wiosenne. Dostępne są też nowe patyczki zapachowe za 8 zł w bardzo ładnym flakoniku. Ten flakonik mi się bardzo podoba, jest bardzo nowoczesny. Natomiast obok, jeszcze perfumy, też w takim dziwnym, zobaczcie, opakowaniu. Cały ten flakonik jest taki bardzo designerski, okrągły. Kupicie go za 25 zł. Na samej górze, jeszcze takie malutkie zapaszki, w takich malutkich flakonikach okrągłe, które możecie sobie wymieniać. 4 zł kosztuje całe opakowanie, a są też dostępne buteleczki do wymiany, które zaraz wam pokażę. Zobaczcie tutaj, właśnie, czy taka świeczka jest czarna w drewnie. E, ona mi się strasznie podoba. Zawsze, jak przychodzę do pepku, to na nie zwracam uwagę. 30 zł. Nie wiem tylko, jak pachnie, bo jej nie miałam. A nawet, gdybym ją miała, to mi się szkoda, mi jej by było odpalić. Bo ładnie wygląda. Tutaj takie flakoniki zadyszka, ale też są dużo pojemniejsze niż te, które tam były w zestawie. Z nowości, jeśli chodzi o ubrania, dostępne są bardzo żywe limonkowe koszule. Zobaczcie, jak ten materiał jest taki alamuślinowy. Kosztują 40 zł. To jest akurat rozmiar 38, ale są dostępne do 44. Tutaj z tyłu jeszcze taki, taki zielony sweter z białą, wystającą koszulą na dole. Czyli taki trochę sportowy, trochę elegancki: 35 zł. Jeansy, jeansy, zobaczcie, jakie fajne jeansy z wysokim stanem, bardzo wysokim stanem, za 60 zł w rozmiarach do 44. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie właśnie spodnie z takim wysokim stanem, bo ja lubię i zawsze wam to właśnie na przeglądach mówię. A tutaj takie jeansy jeszcze za 5 dyszek, też fajne. Zaraz wam pokażę, jak te niebieskie z tyłu wyglądają, zobaczcie. Odwracając się na drugą stronę, czarne sukienki z kieszonkami, a raczej z imitacją kieszonek. I już Wam sprawdzam cenę, ile ta sukienka kosztuje. Kurczę, 50 zł, a rozmiary są do 44. Tutaj już taka wiosenna koszula, ona już kiedyś była w Pepko, chyba w poprzedniej kolekcji. Tej wiosennej, właśnie w zeszłym roku. Przynajmniej tak mi się ona kojarzy, że skądś ją pamiętam. Cena tej koszuli to 40 zł. W Pepko zostały jeszcze płaszcze jesienne. No, dla mnie one są i wiosenne, bo one nie są za grube. Kosztuje 50 zł. I u mnie w Pepko zostało ich naprawdę dosyć sporo. Dostępne są też takie, zobaczcie, ja to nazywam ortalionowe. Nie wiem jaki to jest materiał, pewnie jakiś poliester. E, granatowe kurtki. Te są już takie wiosenne, właśnie. E, kosztuje 60 zł. Rozmiary są dostępne do 46 tak sobie przespacerujemy przez ten dział, dojdziemy na piżamy, jeszcze na chwilę na męskie ubrania. Zobaczcie z bielizny takiej wiosennej, tu są majtki dostępne za 12 zł, rozmiary od S do XL, albo tutaj jeszcze takie, jeśli chodzi właśnie o weselne dekoracje. Ja tak jak mówiłam, jestem zachrypnięta, więc niestety głos musicie mi wybaczyć, chociaż chyba dzisiaj już i tak, i tak jest lepiej niż było wczoraj na przeglądzie w Action. A tutaj są jeszcze takie piżamki za 25 zł w rozmiarach do XXL. Męskiego działu zobaczcie takie bluzki czarne bawełniane z krótkim rękawkiem. Zadyszkę w rozmiarach od M do XXL. Tutaj są jeszcze białe z takim czarnym kołnierzykiem i czarnymi rękawkami albo niebieskie z guzikami za 25 zł. One są wszystkie dostępne w rozmiarach do XXL. Już Wam pokazuję cenę tej białej. Ona kosztuje 17 zł. Tutaj jeszcze męskie bluzy, zobaczcie, z backing takie w kolorze szarym. Ja nie wiem, jak ono oddaje to na filmie, ale są szare. Są też dostępne zielone i czarne. I właśnie do tych możecie sobie też dopasować spodnie. No kosztuje 50 zł. I jeszcze tutaj jest taka, też taka bardziej, mi się wydaje, właśnie ona bardziej sportowa niż tamte. Ta też 5 dyszek i pokażę spodnie, które możecie sobie dobrać właśnie do tych szarych, czarnych i zielonych bluz. O, zobaczcie, tak się prezentują spodnie. Z mojej strony to wszystko. Ja już się zbliżam do końca, także dzięki wielkie, że wytrwaliście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli lubicie przegląd i lubicie Pepko. Miłego wtorku, hej.